Dużo, efektownie i szybko na sobotniej konwencji Prawo i Sprawiedliwość odkryło karty i wiadomo już, czym zawalczy jesienią o utrzymanie władzy na kolejne 4 lata. W trakcie kilkuminutowego przemówienia Jarosława Kaczyńskiego, 70L, padło 5 obietnic, których realizacja ma na nowo przekonać Polaków do rządzącej partii. Realizacja pakietu nazwanego Piątką Kaczyńskiego ma odbywać się ekspresowo i przynieść pierwsze efekty jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Te mają się odbyć 26 maja. I już w maju mają ruszyć wypłaty 13. emerytury dla ponad 5,5 miliona seniorów. Jednorazowy bonus będzie wynosił tyle co najniższa emerytura, czyli 1100 zł brutto. Ja wiem, że to ciągle mało, ale to prezent Jarosława Kaczyńskiego dla emerytów, mówiła na konwencji wicepremier Beata Szydło, 56 litrów. Kropka. Nie wiadomo jednak, czy pieniądze popłyną także do rencistów. Najważniejszą z nowości jest rozszerzenie programu PiS. Już latem tego roku 500 zł ma trafiać także do rodzin z jednym potomkiem. Koszt rozszerzenia to ok. $17 miliardów. Co ciekawe, jeszcze pół roku temu PiS twierdziło, że na taką zmianę nie ma pieniędzy. Na zmianę powinni się też szykować młodzi, wchodzący na rynek pracy. Zgodnie z propozycją PiS dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia, stawka PIT wynosiłaby okrągłe 0. Od kiedy? To tylko jedno z pytań. W przemówieniu Kaczyńskiego zabrakło bowiem informacji, czy ułatwienie obejmie wszystkich, czy tylko zatrudnionych na umowie o pracę. Kolejny punkt to podniesienie kosztów uzyskania przychodów, dzięki czemu w kieszeniach pracujących ma się znaleźć więcej pieniędzy. O ile konkretów brak. Kropka. Mamy w planach także zmniejszenie PIT pracowniczego, zapowiedział Kaczyński. Strumień gotówki trafi również do Polski powiatowej, tam gdzie w ostatnich latach miliony ludzi były wykluczone przez zanik transportu publicznego. PiS powinien się z tym spieszyć, bo ten postulat pojawiał się już w kampanii wyborczej w 2015 roku. Skąd rządzący wezmą na to pieniądze? Chodzi o blisko 40 miliardów złotych. Środki mają być pochowane w różnych rezerwach. Podobnie pochowane zostały propozycje m.in. w sprawie naprawy służby zdrowia, o których na konwencji PiS nie wspomniano. Kropka. Taką przyszłość Morawieckiego zobaczył Jasnowidz.